Cześć wszystkim z tej strony, pel. witam Was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej pogadance na temat Crasha Bandicoot 4 It's About Time. E, dzisiaj będzie może dosyć krótkawa pogadanka względem dwóch poprzednich, jeżeli chodzi o długość tej pogadanki. Dlatego, że na kanale IGN wyciekł gameplay i w sumie taki filmik odnośnie Crash Bandicoot 4, którego wspólnie sobie obejrzymy. Ponieważ jak wychodzą takie rzeczy, to jak dobrze wiecie, bo o ile mnie już znacie, dosyć długo, wiecie, że ja obok takich rzeczy nie potrafię przejść obojętnie, tak więc... Jesteśmy sobie na Watch Together, dlatego że stwierdziłem, że będzie to jak najbardziej lepsza forma nagrania takowego filmiku. Niestety będzie tylko taki problem, że nie będę mógł zmasterować jakości mojego mikrofonu, tak jak to zwykle robię na Let's Playach czy innych pogadankach. Stąd będziecie mogli teraz usłyszeć różnicę między moim takim naturalnym, nieobrobionym audio mikrofonu, a tym obrobionym, więc... To by było na tyle, jeżeli chodzi o rzeczy takie techniczne, a teraz zabierajmy się za oglądanie. W sobie mam chyba w miarę głośno. Dobra, będę co jakiś czas przerywał i dawał swój komentarz, jakby co, więc let's do it! After years and years of entries that tried, but often didn't quite capture the magic of the original trilogy, we're actually getting a proper Crash Bandicoot 4. Crash 4, It's About Time comes from developers Toys for Bob, who have a long history with platformers most recently tackling the Spiral Reignited trilogy. With our first look at gameplay, we saw some of the various time-hopping locales Crash and Coco will venture off to. And thanks to a bit of new exclusive footage, we can also see how a level will flow and many of the new moves, ideas, and returning gameplay tricks Crash 4 will bring later this year. To a end of level area. Dobra, eee, mamy 46 sekund w sobie na liczniku, więc przed czas na omówienie praktycznie tego oto poziomiku. Więc co ja mogę powiedzieć? Mimo że na razie dopiero jest początek poziomu, to już zauważyłem jedną dosyć ciekawą rzecz, mianowicie ten statek. Ten statek, który tutaj się wbił na tę wyspę z tą ogromną dziurą, jako przejście do następnej sekcji i do dalszej części poziomu. Jest to naprawdę mega fajne i coś takiego bardzo lubię. Właśnie lubię takie paranormalne jakby zjawiska w Crashu, bo coś takiego też pamiętam, że zrobili w Crashu Taktim Racing, kiedy to miałeś za zadanie e, uderzyć armatą o statek, który w zasadzie zapadł się i utworzył skrót do jednego z poziomów w of taktim Racing. I to mi się bardzo podobało i uważam, że taka koncepcja jest jak najbardziej spoko. I też nie zignoruję tego, oczywiście, że tutaj mamy ten zegarek, co oznacza, że będziemy mieli time triale. Czyli można by w dużym skrócie powiedzieć, że Gierka będzie posiadała Warp roomy. Coś czego. Nie do końca chciałem, ponieważ chciałem, żeby gier, gierka raczej seria Crash'a poszła bardziej właśnie w stronę open world, coś ala Crash to Insanity e albo Crash of the Titans, ponieważ mi się jakby taka koncepcja bardzo podobała, ale dobra, no nie narzekam. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu, jakie, jak, jakie próby będą dla nas przyszykowane, bo mam nadzieję, że to będzie coś, jakaś taka nowość, a nie coś ala Crash 3 lub ala Crash 2, przynajmniej mam taką nadzieję. Lecimy dalej. Crash Nitro Przepraszam na emocji, tutaj mi się coś zbagowało. Wróćmy właśnie do 52. sekundy. Ja bardzo nie, nie lubię... Nitro w tej grze. Bardzo mi się nie podoba, że tak powiem Design Nitro i szczerze, wolę normalne skrzynkę Nitro, w sensie tą... Z napisem po prostu nitro, i jakoś tak, designowo mi się średnio ona podoba. Ale co mi jeszcze, co przykuło jeszcze moją uwagę, to wrogowie. Jak pamiętacie, zwykle w Crashu od 1 do 3 mieliśmy praktycznie robotów, ro, roboty Cortexa, którzy w zasadzie przyjmowali różne tam e, hybrydy, że jeden na przykład mógł być tam. Kanalarzem, i wiecie, w Kraszu dwójce coś tam naprawiał, trzeci natomiast mógł przykładowo być w czasach średniowiecznych, więc tam mieczem wojował. A tutaj mamy przynajmniej taką, wiecie, nowość, że jednak mamy wrogów dopasowanych do otoczenia. Czyli, reasumując, wydaje mi się, że jeżeli jesteśmy w takich czasach pirackich. To wrogowie to właśnie będą tacy piraci, ale na zasadzie takiego, że będą, nie wiem, tutaj takie dinozaury w kostiumach pirackich, coś takiego. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Jedziemy dalej. Ale swoją drogą bardzo mi się to podoba i też podoba mi się zastosowanie skrzynki z ogniem. Bo jak widzicie, tutaj mamy skrzynkę, która zieje ogniem, i uważam, że jest to całkiem spoko opcja i całkiem spoko rozwiązanie na tego typu rzeczy. Swoją drogą ta klatka nie wiem czemu przypomina mi kla klatkę wziętą z Deep Cia Draving z Crash Nitro Kart, Tak jakoś mi się rzuciło. O, i mieliśmy tam przed chwilą te. Czekajcie, może cofnę, żebyście mieli tutaj, widzicie? Patrzcie, mamy tutaj e, szczury. Szczury w kostiumach właśnie pirackich, którzy władają ostrzami. Też bardzo fajne zastosowanie, nie powiem, że nie. O! I mamy tutaj ośmiornicę pirata. Skąd wiem, że to ośmiornice, ponieważ można zobaczyć macki tutaj, które towarzyszą. Sami zresztą widzicie, jak wam powiedzmy tutaj kursorem myszy e, rysuje. prowizoryczny sposób. I ma tutaj odo ostrza, co zresztą możemy zobaczyć. I tak, nie ominę tego ważnego szczegółu, skrzyka z rekinem. Nie wiem do czego ona jest. Prawdopodobnie jest to taka dekoracja, która w zasadzie jest tak bardziej występująco w poziomie. W sensie, że ona bardziej jako dekoracja występuje w poziomie, niż żeby było to coś, co możemy zniszczyć. Ale jeżeli faktycznie będzie to coś, co będzie można zniszczyć, to podejrzewam, że crash będzie mógł tutaj założyć skin e, pirata i po prostu będzie mógł się wtopić w scenerię, która aktualnie tutaj jest. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę się oczywiście mylić. O, proszę! Zastosowali tutaj ten e, złoty owoc łupa z Crasha Team Racing Nitrofield. Bardzo miła od... Znaczy, bardzo miła odskocznia, Co ja kurde gadam? Jezus Maria, nie myl słów, Michał. Bardzo fajne zastosowanie, i bardzo fajne, że tak powiem, nawiązanie do Crasha Team Racing Nitrofield. Bo przypominam raz jeszcze. W Crashu Team Racing Nightrophile mieliśmy złoty owoc Łumpa. Co ten złoty owoc Łumpa powodował? To, że mieliśmy więcej Łumpa końców, kiedy trwały te całe Grand Prix. No i generalnie teraz też możesz dostawać więcej łupa Łumpa ale niestety ja już w Crashu Team Racing Nitrofield nie gram, więc. No nie wiem, jak to teraz tam wygląda z Crashem Team Racing Nitrofield. ale za czasów, kiedy grałem mocno się zagrywałem, to pamiętam, że. Złoty owoc, umpa to po prostu było coś pięknego. Ale szczerze wam powiem, troszeczkę cofnę tutaj. Troszeczkę mi się nie podoba tutaj design e... totalu skrzynek. Jakby wolałem to, co było w Anisane Trilogy, bo tak trochę ten licznik mi przeszkadza, że on jest tak nad skrzynką, szczerze powiedziawszy.

Of course, this time they're working with modern console technology and the impressive detail and design work proves it. There's a great bit of character enemy behavior early on, as Crash spin slaps a phone to one of these new enemies sporting whirlwinds around them, which causes that foe to arc on the wind and take out another enemy. Combo kills in Crash have always been a joy to discover, and this one hopefully hints at some intriguing combinations to come. The scope of the level is also showcased in the middle rope sliding- Mega mi się design tego poziomu podoba I Something I się that this will be my favorite level. I'm just curious how the soundtrack will look in Section which offers a look at one of Crash's main new techniques. But as he's sliding and flipping around these ropes, you can see so much more of the level below him. There's a whole series of platforming challenges for Crash to face on the lower deck of this level, and it speaks to the developers' efforts to offer expansive, larger levels than the original trilogy could. And last but not least, I just really want to know what is going on with this crate with a shark on it.

And many other more important questions about where Crash 4 will take the series are answered on October 2nd when It's About Time comes to PS4 and Xbox One. For more on Crash 4, check out the initial reveal trailer and learn about other major gameplay details set for the sequel. And for everything else, Crash Bandicoot, you're already in the right place IGN. A nie możecie wyjść na dwór Słuchaj, pójdź Dobra. Ale tylko tam i siedzisz. Bez żadnego oddalania się dalej. Dobra. No i dobrze moi drodzy, jesteśmy po obejrzeniu tego gameplayu IGN. To co chciałem powiedzieć to powiedziałem. A jakie jest wasze zdanie na temat tego, co tutaj widzieliśmy? Oczywiście, link do nagrania tego, które teraz komentowałem, jest umieszczony w opisie pod tym oto filmem, który będziecie oglądać. Chyba, że Activision zdejmie, no to wtedy, no wtedy lipa będzie, bo mój filmik też pewnie zdejmą. <laughs> nie no, oczywiście żartuję. Takie krótkie info: jeszcze wyciekła yy, nowość, co, co prawda nie związana z Crashem Bandicoot 4. Ale z crashem Bandicoot Mobile, więc od dzisiaj Crash Bandicoot Mobile dostał swój już dawno zapowiedziany podtytuł, czyli Crash Bandicoot on the run albo Crash on the run, coś takiego. I na ten temat również będzie się szykowała pogadanka odnośnie crasha Mobile, dawniej zwanego jako Crash Mobile, teraz zwanego jako Crash Bandicoot on the run. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Napiszcie opinię, co sądzicie na temat tego, co tutaj widzieliśmy. I zapraszam do obejrzenia innych moich filmików. Jeżeli jesteś nowy, to zapraszam również do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek. Również polecam się na grupę na fejsie na Discordzie. Linki są pozostawione w opisie. I widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, cześć i pa!